Witajcie kochani, dzisiaj mamy odcinek jak można demontować i sprzedać oddzielnie mohol od gumu grubego ZUR. A jeszcze powiem, jaki mam nowy sprzęt i ile mi się udało miedzi odzyskać ze stojanu. Co, pokażę wam moje nowe nabytki, nie? Bo zakupiłem nowości. Zresztą tak, mam kamerę Bloom. Nowość, mogę nawet korzystać na magnesie lub pod wodą. Taka nowość. Mam cały sprzęcik. Dziękuję przyjacielowi za kamerę. Zapłaciłem oczywiście, więc ale mam kamerę normalną. I tak, dostałem kolejny prezent od przyjaciela. Aparat cyfrowy. Tutaj będzie służyć jako nagrywanie moich filmów. No tutaj mu dziękuję. Wczoraj miałem do czynienia z takim stojanem. Tu widzimy, stojan. Waży 400. A miecz, która w nim była, no kochani mówię, to kilo 100. Więc sporo miedzi. Czy mamy trochę inny widok niż jak zawsze. Mamy widok na okno. Ponieważ mam tutaj tego otwaru dużo. Dzisiejszym zadaniem, które pokażę wam, będzie odzwania właśnie złomu od właśnie tych. To dostałem oczywiście od kolegi takie różne rzeczy. Tu też robił akurat remont. No i dostałem takie fajne rzeczy. I tutaj celem jest odzyskanie właśnie metalu szlachetnego. Tą kolejną rzeczą, którą będę robić w najbliższym czasie, dostałem kabelki oczywiście, miecz gruba. Tu widzimy myluszka. Taka jakaś. No. Cięć kabli oczywiście znalazłem. Cięć to po prostu dostaję. Mam nowe imadło, widać. O. Na razie mam takie. Mam takie. Co dla mnie sam raz. Ale będę mieć takie stałe. Będę mieć. To jest imadło, które będę przyczepić na każdy blat. I co to tu? Do roboty. I weźmiemy to. Mam nadzieję, że uda mi się to ładnie, delikatnie usunąć, bez zbytnych hałasów. Widzicie. Mi się stała taka mała krzywda, to mi się właśnie odleciało właśnie, nie wiem czemu. Spokojnie. Damy radę jakoś. Damy radę. Tak to jest. I modu jest fajne.
Ale właśnie to mi tylko odleciało. Dobra. O, puściło. Powoli idzie. Tak to jest. O, poszło super. To jest mohol. I udało się to rozdzielić. O, patrzcie. Mam to samo. Spróbujemy to oddzielić. Dziękuję sponsorom, tak powiem, tego sprzętu, tych rurek i kabelków. I to odkręcamy. Idzie opornie, ale nie źle. Dobra. Udało się. Kolejny cholek. I mamy tutaj taką część, jakaś tam dusza czy coś tam. Musimy rozdzielić. I tak, tu jest miedź, tu jest mosądz, a tu jest też mosądz. Jeden koksem. Tak to jest. Tak, kochani, i zakupiłem sobie do rozbierania kabelków nowe obcięgi. Takie fajne. Przyda mi się.
Mam też nowość. Nowość menu. Mam takie grube nożyce. Do cięcia czegoś tam w domu, jak będzie jakaś potrzeba, tylko jakoś oddzielowania. No. I tak to ogólnie skurczę. I pokażę może mohol, ile już mi się udało zebrać. To mój mocholek, jak widać. Ten mochol mamy po kranach. Mamy mocholek po różnych czymś tam. I tu mamy mocholu około 3 kg. Następnie mam i mam mochol po starych i po rzeczach elektrycznych. Typu to. O. Po porcelankach. Są stare porcelanki. Te mają mochol. I mam do roboty kolejne stojany. Jeden, drugi, o tutaj jest stojanek. Kolejny też akurat po monitorze Samsungu. Mam kabel właśnie do niego. To właśnie kolejne stojanki. I mamy też motion z takich tych właśnie. Tu widzimy takie. To jest od elektryki starej PRL-u. I tu właśnie jest mocholek. To trzeba po prostu zrobić młotkiem. Ogarnąć. Kolejny odcinek będzie, co mieści się w tych sprzętach. Czyli suszareczka, akumulatorek i akumulator kolejny. Dziękuję za oglądanie. Trochę mojej pracy widzieliście chwilowo. Wczoraj siedziałem blisko 7 godzin w domu i udało mi się tyle właśnie rozebrać rurek. Mam też krany oczywiście, mogę też pokazać. Krany, o. Tu muszę odkręcić ten mocholek od pokrętła. Więc widzicie, ile roboty jest. Nowy sprzęt widzieliście. Dziękuję za oglądanie. I co, do zobaczenia. Cześć.